Witam serdecznie. Znajdujemy się przy siedzibie Nadleśnictwa Wisła, przy Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Ja nazywam się Aleksander Skrzydłowski, jestem specjalistą służby leśnej do spraw hodowli głuszców. Ciekawe stanowisko, dla mnie jest to możliwość spełnienia marzeń, spełnienia swoich pasji, nie tylko tego, co się nauczyłem w szkołach leśnych, ale również tego, co zwiąże się w sumie może trochę z moją dużą częścią życia, czyli z polowaniem. Zapraszam Państwa na odcinek Spotkałem myśliwych, poświęcony hodowli, ochronie, historii głuszców na terenie naszego Nadleśnictwa Wisła. Głuszec jest związany od wieków właśnie z tymi terenami. Z terenami, spod których prawda, wypływają ciekawe rzeki. Mianowicie są tutaj źródła rzeki Wisły. Mamy na terenie Nadleśnictwa również dwie rzeczki, dwa potoki, które wpływają do zlewni Dunaju, Czadeczka i Krężelka, u wideł których znajduje się wolierowa hodowla głuszców. W przepięknej aurze zimowej, którą dzisiaj noc obdarzyła nas piękną ponową, słyszymy obecnie tutaj szum rzeki Wisełki wypływającej z zapory w Wiśle w Czarnym. Tam do tej zapory spływają dwa potoki, Biała i Czarna Wisełka. Obydwa potoki wypływają z miejsc z rezerwatu Barania Góra. Jest to miejsce, w którym nasze głuszce żyją, gdzie na powrót je wypuszczamy, ale ich egzystencja bardzo ściśle wiąże się również nie tylko z naszą działalnością leśników, ale również z działalnością myśliwych. Aktywność myśliwych ukierunkowana na redukcję drapieżników jest nieodłącznym elementem hodowli tego przepięknego ptaka, jakim jest buszec. To ochrona czynna w postaci redukcji drapieżników, takich jak kuny, lisy, pozwoli na pewno na utrzymanie tego ptaka w środowisku naturalnym. Wiele nadleśnictw jest zainteresowanych hodowlą głuszca. Nasze nadleśnictwo wyhodowane młode ptaki obecnie daje prawda, na tereny borów dolnośląskich oraz na teren Nadleśnictwa Nawojowa. Tam te ptaki można coraz częściej spotkać. I również w mediach zdarza się, że na wiosnę są puszczane przerywniki w wiadomościach, że gdzieś tam ktoś widział głuszca. Mnie to cieszy, mojego poprzednika pewnie również, zastępcę nadleśniczego, pana Zenona Żońce, który prawda, był tym inicjatorem zapoczątkowania wolierowej hodowli głuszców, jednego z trzech ośrodków hodowli tego ptaka w kraju. Dzisiaj przy tej pięknej ponowie w godzinach popołudniowych spróbujemy zapolować z wabikiem na lisa. Jeśli powiedzie się nam, bo nie zawsze polowanie zakończone jest sukcesem, ale spróbujemy w łowisku zauważyć obecność drapieżników. Jeśli będzie świeży trop lisa, spróbujemy go zawabić. Jako, że Bozia obdarzyła mnie zdolnościami werbalnymi, przed momentem mieliśmy nad głowami lot godowy myszołowów. Toki, gdzie prawdopodobnie dwa samce zabiegały o względy samicy. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Lipowej w centrum Wisły, gdzie w 1989
piątym roku, szóstym, przeniesiono ze stoków Baraniej Góry, z Przysłupia, zameczek myśliwski Habsburgów. Jesteśmy w pięknym miejscu, urządzonym przez Nadleśnictwo Wisła, na wystawie przyrodniczej, przyrodniczo-historyczno-etnograficznej pod nazwą Głuszec w lasach Beskidu Śląskiego. W pierwszej połowie XVI wieku Habsburgowie objęli, po ostatnich piastach władających tymi terenami, objęli władanie na ziemi cieszyńskiej. Utworzono dominium Habsburgów, tak zwaną Komorę Cieszyńską, która prowadziła gospodarkę owocującą rozwojem rolnictwa, gorzelnictwa oraz leśnictwa. W XVIII wieku, kiedy powstały na tych terenach w Ustroniu, w Trzyńcu huty, wycinano znaczną ilość drzewostanów liściastych i ich drewno trafiało do tych hut. Również w to miejsce Habsburgowie sadzili drzewostany iglaste, jako że świerk był gatunkiem stosunkowo szybko rosnącym i na tych terenach dobrze się przyjmował. W 1852 roku zarządca lasów arcyksiążęcych, niejaki hrabia Braille, przyjechał na te tereny i w rejonie Przysłupia napotkał dosyć spore stado głuszców. Prawdopodobnie wszedł w miejsce, gdzie głuszka ze statkiem rodzinnym młodych miała, prawda, swój rewir. No i zainteresowało go to bardzo, skąd tyle tych głuszców w tym terenie. Postanowiono wybudować tutaj drogę czarną wisełką. Kiedy rozbudowywano zamek książęcy w Cieszynie, również i budowniczowie, były te siły robocze, budowniczowie postanowili wybudować kilka dworków myśliwskich na tym terenie. Te tereny łowieckie w XIX wieku, obfitujące w Głuszce, spowodowały, że arcyksiążęta, prawda, Habsburgowie, zaczęli tworzyć w lasach ścieżki podchodowe, tak zwane rajsztaki. Zaczęli, na początku sprowadzili dwóch specjalistów ze Styrii, którzy bardzo intensywnie zajmowali się ochroną Głuszca. Robili poletka żerowe z owsem, z krzycą, z takim pradawną odmianą zboża. Mieli również takich miejscowych górali, 20-kilku górali, którym płacili za ochronę gniazd. To, co teraz, co cały czas trzymam w dłoni, to kryka. To się wycina z wygiętego świerczka i obrabia się korzenie. Jest to świetna laska do podpierania, do chodzenia w terenie górskim, świetnie się nadaje. Natomiast była ona wykorzystywana do polowania na kuny. Kuna, kiedy siedzi w dziupli, bądź w gnieździe wiewiórczym, bądź jakiegoś ptaka, w ciągu dnia śpi. Można na nią zapolować, wywabiając ją z tej dziupli, pocierając tą właśnie rzecz kryką o drzewo, o korę, co powoduje obudzenie się kuny i wyglądnięcie, prawda, z dziupli. Można wtedy ją upolować. Polowano też wtedy na lisy, redukowano te lisy i to przynosiło efekty. Głuszców w ówczesnych czasach było sporo. Pieśń Głuszca, którą cały czas słyszymy w tle, bo nasza wystawa Głuszec w lasach Beskidu Śląskiego, ona jest poświęcona temuż gatunkowi. Pieśń Głuszca składa się z czterech zwrotek: klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie.
Są różne teorie, które mówią, że podczas szlifowania otwory uszne, które głuszec ma pod piórkami tutaj za okiem, no tam kosteczki w aparacie słuchowym podczas odchylania głowy do tyłu mu się, prawda, przytykają. To jest jedna z teorii. Druga mówi o tym, że to szlifowanie, które jest po korkowaniu, trwa no, tak maksymalnie 2, może 3 sekundy. Jest momentem, kiedy ten głos spowoduje, że głuszec głuchnie. Traci on taką czujność, bo jest to ptak bardzo czujny i spostrzegawczy. Na widok człowieka odfruwa. Natomiast ta faza pieśni była wykorzystywana przez niegdysiejszych myśliwych do połowy lat 90. XX wieku, kiedy jeszcze polowano na koguty. To wtedy myśliwy mógł wykorzystywać ten moment po korkowaniu podskakiwaniem. Robił wtedy 2-3 kroki, wypatrując koguta na siedzącego na drzewie bądź już tokującego na ziemi. Głuszec swoją pieśń rozpoczyna o poranku na drzewie, gdzie wieczorem podczas tak zwanych zapadów wzlatuje na swoje ulubione miejsca, siada tam i, prawda, tokuje. Czasami już wieczorem. Natomiast takie miejsca ulubionych drzew łatwo można znaleźć ich oznaki bytowania na tych drzewach poprzez tak zwane kopczyki zrobione z odchodów głuszca, z tak zwanych knotów. Mamy tutaj na tej makiecie charakterystyczny w głębi biotop, czyli takie stare drzewostany poprzecinane polankami. Oczywiście nieodzownym elementem biotopu głuszca jest borówka czernica. W lasach na niżu Polski są inne gatunki borówek, wrzosy, natomiast w naszych lasach torfowiska, miejsca torfowiskowe, podmokłe, miejsca źródliskowe, źródła naszej rzeki Wisły na Stokach Baraniej Górze, obrośnięte, prawda, borówką, czernicą, czarną jagodą, no są doskonałymi miejscami, gdzie te ptaki mogą żerować, mogą egzystować. Głuszka to samica, która, jak większość samic kuraków leśnych, ma barwy maskujące. Są to ptaki wysiadujące jaja na ziemi, składają od 5 do około 9 jaj, przeciętnie 7.
Mamy tutaj również, są to jaja o różnorakiej barwie, ale przeważnie takiej zielonkawo-brązowej, nakrapianej. Głuszka po zejściu z gniazda, kiedy inkubuje je, kiedy siedzi na nich, a inkubacja trwa od 26 do 28, czasami 29 dni, to jest, ona musi z tego gniazda zejść, aby pożerować, zaspokoić głód, napić się i robi to przez okres kwietnia-maja, bo czasami w górach jest sporo śniegu i te toki troszeczkę się przeciągają. Wykorzystuje miejsca do zakładania gniazd różnorakie. Gdzieś w pobliżu pnia, w pobliżu wykroci, w borówkach, tam mości sobie gniazdo niewielkie, wygrzebując swoimi zgrzebłami, czyli łapami. Tutaj mamy piękne łapy koguta, których tropy na śniegu są znacznie większe od głuszki. Zgrzebła, te palce u głuszców są wyposażone w charakterystyczne takie elementy, jakim są takie grzebyczki tutaj na palcach, które ułatwiają tym ptakom stabilne lądowanie na gałęziach, bo one śpią na drzewach. Bardzo często w zimie jest to gatunek borealny, północny. Zimy są różne, tęgie, jest gołoledź, jest lód na gałęziach, ale one muszą spać na drzewach, aby bezpiecznie chronić się przed drapieżnikami. Więc te grzebyczki na łapach przydają się im w znacznym stopniu. Również koguty, które tokują w miejscach tokowania, na śniegu bardzo często jeszcze, końcówka marca, kwiecień, to jest ten śnieg taki pokryty strzeniem, no i to ułatwia im bieganie. Kogut ma przepiękny wachlarz. W ogóle kiedyś trofeum tych ptaków, kiedy na nie polowano, to był wypchany przeważnie ptak, natomiast rozpiętość wachlarza koguta i ta wielkość to i bardziej rozwarty kąt świadczą o budowa głowy, budowa dzioba, świadczą, czy jest to kogut młody, czy stary. Tokowik to był zazwyczaj ten kogut, którego upolowywano. W pobliżu tej areny tokowiskowej było również kilka kogutów, które chciały, ale niestety były odpędzane przez tego głównego, dojść do głuszek, które w statku co jakiś czas przysiadają, tak jakby rozpościerają skrzydła, chcą być pokryte przez głównego koguta. Naukowe badania stwierdzają, że jednokrotne już czasami pokrycie głuszki, dobre pokrycie i oddanie nasienia przez koguta wystarcza, aby te jaja w lęgu były w pełni, prawie że w 100%, w 90% zapłodnione. I mogły się wylęgnąć. Malutkie pisklęta, które tutaj również na tej wystawce mamy, to są jedno-dwudniowe pisklątka, które cały czas muszą się pod matką dogrzewać. Obecnie, kiedy mamy ruch turystyczny i mimo tego, że jest tablica ostoja zwierzyny, ostoja rzadkich gatunków, to niestety trafiają się ludzie, którzy schodzą ze szlaków, z czystej ciekawości wchodzą w miejsca, gdzie jest ta ochrona rezerwatowa, ścisła, no mogą spowodować, że głuszka odfrunie spłoszona. To powoduje, że zazwyczaj w maju, kiedy są jeszcze w górach takie no, słodne chwile, zimne deszczowe dni, te pisklęta z wychłodzenia po prostu padną. Wolierowa hodowla głuszców ma swoją historię. Wybudowane były najpierw budynki
Budynek woliery zarodowej, budynek odchowalni. Później był wybudowany kolejny budynek woliery tak zwanej adaptacyjnej, a w 2020 roku oddaliśmy nową, piękną wolierę, no, która jest no, obecnie obsadzona już ptakami, czekamy na toki. Jest tutaj przedstawiony cały schemat lęgów wolierowej hodowli. W boksach, które są wysypane piaskiem, głuszce odbywają, tam są, w co drugim boksie są umieszczone koguty, do których poprzez otwory w ścianach o średnicy do 17 cm przechodzą samice, głuszki, które to zawsze przychodzą do tego koguta, który im się najbardziej podoba. Nic, że w wolierze mamy 3-4 głuszce, one zazwyczaj wybierają tego, który najpiękniej śpiewa, który według tych głuszek jest kogutem godnym uwagi. Tak można by rzec z przekąsem. Nasze ptaki są w dużej mierze odchowywane przez głuszki, wysiadywane przez głuszki, ale czasami zdarzają się sytuacje, że głuszka z niewiadomych przyczyn zejdzie z gniazda. Wtedy musimy się zająć jajami w szczególny sposób, umieszczając je w inkubatorach, a w późniejszym etapie, bądź kiedy głuszka zejdzie z gniazda i zostawi tam jakieś jedno, dwa jaja, opiekunowie hodowli biorą jaja do klujników, gdzie te ostatnie kilka dni młode się klują. I później są te młode bez jakby matki, odchowywane w odchowalni, a po kilku dniach czasami dopuszczamy je do statka rodzinnego, gdzie te głuszce młode pisklęta już sobie siedzą. Po około 8, 10, 14 tygodniach już te ptaki wyglądają jak prawie że dorosłe, są na wybiegach zewnętrznych, są przygotowane do transportu, gdzie wysyłamy je w różne rejony kraju, obecnie w dwa nadleśnictwa, w Borach Dolnośląskich Ruszów oraz w Beskidach Nadleśnictwo Nawojowa introdukuje na powrót w lasy nasze ptaki. Również w zeszłym roku trzecią taką introdukcję wprowadziliśmy na terenie naszego nadleśnictwa z wolier adaptacyjnych metodą Born to be Free, ale o tym już w terenie. Jedziemy Czarną Wisełką. Czy wzdłuż Czarnej Wisełki? Wzdłuż Doliny Czarnej Wisełki, gdzie w tej chwili drogą wywozową leśnictwa Przysłup, to tą drogą wyjeżdżają samochody z drewnem. Natomiast ta dolina, może na wyższym biegu, ta dolina to jest dolina, u której źródeł znajduje się rezerwat Barania Góra, liczący prawie 400 hektarów, utworzony w latach 50. XX wieku. To jest rezerwat nastawiony na ochronę drzewostanów, natomiast obecnie w nim jest dosyć stabilna populacja głuszców. Widzimy piękną aurę, mamy świeży opad śniegu. Tu w tej dolinie na samym końcu znajduje się schronisko na Baraniej Górze. Natomiast nieco niżej jest niewielka osada z dwóch domów składająca się tak zwana piłka. Na piłce mieszka drwal, a drugi obiekt jest wynajmowany. Dzisiaj jest 20 marzec, a jaka aura? Początek wiosny. A, i notabene, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ptaków. A o ptakach dzisiaj, o głuszcach, największym przedstawicielu kuraków leśnych, będzie dzisiaj cały czas mowa. Wybierzemy się tą popołudniową porą na drapieżnika. Zawabimy na lisa, bo znajdujemy się w miejscu, gdzie występuje gatunek ptaka chronionego, jakim jest głuszec. Atak zimy ponownie nastąpił, zima nie odpuszcza. W górach tego śniegu mamy sporo.
Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie się dobrze chodziło. Takiego świeżego pupu, który tu padał od 2-3 dni śnieg i jest około 10-15 cm. Żadnej zamieci śnieżnej nie było, więc myślę, że na tym strzeniu, bo tak można by nazwać tą zbitą warstwę, która jest pod spodem, będzie się nam dobrze chodziło. Dziś na polowaniu spróbujemy użyć wabików imitujących pisk myszy, troszkę myszki i takiego, to jest właściwie tak jakby trochę zmiksowany wabik, ale robiony samodzielnie z puszki aluminiowej, wycięta blaszka i w odległości około 3-3,5 mm bądź 4 mm zrobiona dziurkaczem bądź gwoździem dziurka przebijająca obydwie blaszki. Ten wabik musi mieć przestrzeń. Przy bezwietrznej pogodzie lis bardzo dobrze reaguje. Tutaj jest myszka, którą dostałem całą serię wabików od kolegi kiedyś. Nieco inna tonacja. Te schowam. Jest jeszcze jedna myszka, bardzo popularna, niewielki wabiczek plastikowy. Jakiś paproch czasami tam wejdzie, bo przelot w tej szczelinie jest nieduży. Trzeba uważać, mieć czyste kieszenie, bądź sobie zawiesić. No i wabiki, znany Państwu pewnie predator, na który złabiłem kilka przeher. Jest donośny, głośny i gdzieś zazwyczaj stosowany przeze mnie w takim łowisku bardziej polnym. Natomiast w lesie używam poręcznego do schowania w dłoni, niestety plastikowego, ale mój nauczyciel w technikum, gdzie pracowałem, znaczy gdzie uczyłem się, nauczyciel WF-u, ale również zapalony myśliwy, kolega Drożdżowski, pozdrawiam, to nauczył mnie robić wabiki z klocka lipowego, z gałęzi, o średnicy około 4-5 cm. Dzieląc na pół, strugałem żyletki, kiedyś były takie żyletki iridium, które można było przepołowić na pół. Języczek, stroik do wabika robiłem właśnie z tych połówek tej żyletki. Mam gdzieś w domu taki wabik, dzisiaj go nie zabrałem. Gdzieś tam w szafce leży. Natomiast wabik miglaki posiada stroik z dwóch blaszek, na którym jest ring, gumowa blaszka, który można dostrajać, robiąc coś takiego, przesuwając go prawie na sam koniec. Jakieś tego rodzaju dźwięki. Trzeba uważać, żeby przy przestrajaniu nie zgubić ringu, bo wtedy nam zostanie tylko kniazienie. Ale można również podczas polowań na rogacze tak wymodulować dźwięk z tego wabika, miklaki, że po prostu wydamy również pisk koźlęcia. To też jest świetny wabik na przeherę. Ale zjedziemy w dół z ringiem, gdzie ten stroik będzie miał możliwość grubszego tonu i można kniazić. Nie będziemy tutaj głośno na razie, bo do miejsca wabienia mamy około 400 metrów pierwszego wabienia, więc na razie się tu będziemy cichutko zachowywać. Ale również tym wabikiem w terenach polnych właśnie wykorzystuję go do zrobienia dźwięku zaniepokojonego parzanta. Troszeczkę trzeba go przestroić. Można również jak ważant kogut widzi kota, lisa bądź kunę, innego drapieżnika, to właśnie taki zaniepokojony głos wydaje. Bardzo często lis z ciekawości zbliża się do tych krzaków,
gdzie te bażanty siedzą i myśliwy będący w tym miejscu ma szansę go upolować. Również wiadomą sprawą jest, że lisy nie tylko polują na dzikie ptactwo, ale polują również na drób domowy. I kurę, która zniosła jajko, można na tym wabiku świetnie zademonstrować. Kokoszka zniosła jajko. Dzisiaj do polowania użyjemy kalibru niedużego, kalibru 223. Broń zakupiona jakby z pierwszej ręki od kolegi. Udało mi się ją w zeszłym roku. Zawsze marzyłem o takiej małokalibrówce na drapieżniki, na rogacza, na kozy, na mniejsze dziki, ale jest to broń bardzo celna. CZ-ka 527 Bone Edition. Nieduża, lekka, można sobie jak na takiego chłopa jak ja delikatnie ją nosić. Luneta ma dosyć duże powiększenie do 18, więc gdzieś tam pod lasem, jak ten lis gdzieś się pokaże, czy rogacz, to można, prawda, chociaż nie jestem zwolennikiem strzelania na duże dystanse, wolę zwierza przywabić na taką odległość, abym i go rozpoznał, przyjrzał się mu, prawda, i skutecznie ulokował kulę. No, tutaj na dnie lasu leży sobie konar bukowy, który odłamał się prawdopodobnie na początku zimy. Mogło to być przyczyną mogła być na przykład gołoleć i bardzo często gałęzie się wtedy zwisające, bardzo obciążone łamią, ale takie właśnie ciekawostka, takie pędy z pączkami buka zbieramy na przed okresem lęgowym głuszców w naszej hodowli i całymi wiązkami tam wymieniając je, bo są obdziobane te pączki przez głuszki, przez koguty, uzupełnia to w ich organizmach pokłady wapnia, który to wapń przydaje się im później, polepsza nieśność jaj. Skorupki jaj mają, prawda, mocniejszą tą warstwę wapienną i są mocniejsze. Bardzo lubiane odżywczy pokarm dla głuszców. Jako że znajdujemy się na Przysłupiu, a Przysłup był ulubionym miejscem polowań Habsburgów, chciałem Państwu przedstawić tutaj na drzewie, proszę, z tej strony mamy znaczek książęcy Habsburgów. To jest taki szlak habsburgowski Habsburgów, który właśnie prowadzi tymi rajsztakami, czyli ścieżkami podchodowymi, które prowadzą do jakichś ciekawych miejsc lubianych przez Habsburgów. Tą ścieżką, gdybyśmy poszli, dojdziemy do kapliczki świętego Huberta, która była pod pałacykiem myśliwskim tutaj na Przysłupiu i później po polowaniu tam się udamy, aby podziękować Hubertowi za te emocje w łowisku. Szukamy miejsca na wabienie lisa. Piękny teren. Stare pnie drzew, świerka, zmurszałe również są, bądź jakieś leżące kłody, które już mają znacznie rozłożone drewno, kiedy jeszcze nabiorą wilgotności, są uwielbianym również dodatkiem
do pokarmu dla głuszców. Tym żywią się też na wolności. Żywią się, uwielbiają rozdziobywać takie stare pnie. Być może szukają tam pokarmu białkowego, jakim są larwy próchnojady, larwy owadów, a i też mrówki, które w takich pniach również żyją. Nieodłącznym składnikiem jest też ta borowina, która, ta próchnica, która na tych kwaśnych siedliskach występuje, jest ona niezbędnym, nieodzownym składnikiem tworzącym florę bakteryjną w układzie pokarmowym głuszca. To pomaga im trawić pokarm ten roślinny w postaci gałązek, drzew iglastych, pączków czy innej roślinności. Jest to doskonałe miejsce, gdzie ten głuszec pod wieczór może wzlecieć na to drzewo i na grubszej gałęzi przenocować do rana. Na przedwiośniu, pod koniec marca, w kwietniu, w maju podobne miejsca służą za miejsca takowiskowe. Troszeczkę za wczesna pora. Myślę, że jednak polowanie trochę jest za wcześnie zrobione. Jak podjedziemy rano, to rano spróbujemy w pobliżu hodowli zawabić na lesie. Mamy tutaj odkryty, wytopiony fragment skarpy drogi zrywkowej, gdzie widać tą glinę, która tworzy taki pył, paprzysko, takie paprzysko, kąpielisko, prawda, ptaków. Bardzo często łóżki takie miejsca wykorzystują, co to, o czym wspominałem, wykrocie karpy, wywróconych świerków. To doskonałe miejsce, gdzie ta łóżka może zrobić sobie toaletę upierzenia, gdzie wiele z ptaków korzysta z tego. Również jarząbki bardzo często, przypuszczam, że i cietrzewie, korzystają z takich miejsc, gdzie mogą zrobić sobie toaletę. W miejscach wysięków wodnych bardzo często spotkać można chronione rośliny, jakimi są torfowce. Tutaj mamy właśnie torfowce, które oczywiście przy tej temperaturze są zmrożone. No i, ale widzimy wyraźnie, że z tych miejsc kapie woda. Kiedy jest, prawda, ciepło, woda tutaj kapie. Ta woda ma odczyn kwaśny, a takie torfowce również są ulubionym pokarmem cietrzewi. Stanowią taki załącznik, cietrzewi głuszców, stanowią taki załącznik do ich menu pokarmowego. No, korzystają również z jeżyn, z czegoś zielonego, również tym nie pogardzą. My karmimy je również pędami z listkami malin. To jest pokarm, który głuszce bardzo chętnie sobie dziobią. Mamy tutaj kapliczkę, do której Habsburgowie chadzali. Widzimy rok powstania kapliczki, 1864, czyli praktycznie rok po powstaniu budynku Izby Leśnej. Tutaj to miejsce jest miejscem kultu religijnego. Każdy może przysiąść w zadumie, odmówić modlitwę, ale tutaj jest to przy szlaku turystycznym, łącznikowym, szlaku niebieskim, zielonym. Widzimy, jest to
Fajne takie miejsce, zbudowane, odnowione ostatnimi laty, bo się troszeczkę te płaskie piaskowce, te kamienie troszeczkę sypały. Jest to odnowione, jest wymieniony gąt i można tu sobie posiedzieć, przyjść w zadumie, popatrzeć. Czyli cały czas śladami Habsburgów. Dokładnie, po drugiej stronie mamy Izbę Leśną, w której byliśmy również. Polana Przysłup, miejsce źródliskowe. A poniżej, rzecz ciekawa, znajduje się miejsce, gdzie kiedyś była zaporka zbudowana. I tutaj, tak zwana binduga, tutaj spławiano drewno. Podczas na przyboru wody w potoku Czarna Wisełka spławiano wałki, drewno, które tutaj były dociągane, przecinane i spławiano je w dół.